Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitorok, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku skończyliśmy wątek fabularny Gloucestershire, jak zajęliśmy się kończeniem aktywności na mapie, czyli robieniem najazdów. Na to wychodzi, że został mi ostatni najazd, który jest w okolicy Hamptonshire, na tej owej rzeczce, którą ja aktualnie sobie odkryłem. Tutaj przy okazji zrobimy sobie może odkrycie tego znacznika. Co on tutaj może oznaczyć, bo to mnie trochę ciekawi. Może Animus tutaj będzie, od razu będę mieć ułatwioną? Nie, normalne zadanie. To jednak podziękuję. Sądziłem, że też po drodze odblokuję kolejne zadanie poboczne, a niestety guzik. Nic nam nie dała ta podróż, nic mi nie da, bo zrobiłem szybką podróż do Winchester, który mam już zaliczony, jeżeli chodzi jakie o tajemnice, jaki wątek fabularny. Więc w dzisiejszym odcinku mam zamiar skończyć owy najaździk. Wrócimy do naszej bazy, ulepszymy sobie ekwipunek, ulepszymy sobie naszą hodowlę bydła, drobiu, czyli na tam hodowlę, które możemy, bo tych surowców powinienem mieć już dość sporo. Jak i też złożymy raporcik z Randy z tej sytuacji w Gloucestershire. I na to wychodzi, że będę musiał też zrobić te mistrzowskie wyzwania, bo niestety dużo mam rzeczy tutaj pod tabem. Pod tabem. No trochę tego tutaj jest do pokończenia, więc te mistrzowskie wyzwanie chciałem sobie zrobić. Rzecznych najazdów może jeszcze tykać nie będę. Niestety one się skalują wraz z poziomem gracza. Więc to mi trochę nie pasuje, bo kurczę, są lekkawym wyzwaniem, tyle powiem. Jeszcze zobaczymy te mistrzowskie wyzwanie może. No bo ile czasu spędzę w wiosce? No raczej niedużo, w zasadzie w krótszej przystani. Ulepszymy szybko postać, ekwipunek. Też chatki sobie wybudujemy i raczej to będzie tyle, tak mi się coś wydaje. Nie mam do tego pojęcia, czy nam starczy surowców. Oby tak, bo inaczej może być ciężkawo z tym szóstym poziomem krótszej przystani, jak ja w ogóle już więcej najazdów nie mam, czyli nie mam więcej źródeł materiałów budowlanych. Ewentualnie mogę poszukać na internecie jakichś źródeł odnośnie tych takich pomniejszych skrzynek, w których możemy też zlokalizować owe materiały, a tak to guzik mogę porobić niestety. Tutaj akurat trochę tych przedmiotów muszę mieć pooznaczanych. Pyk! Gdy robimy już taki wdech postacią, to to już oznacza, że niestety Eivor zaraz wypuści strzały. Więc to jest też fajne, bo przynajmniej mamy oznaczone od razu mniej więcej cele i od razu to Eivor wykańcza. Więc nawet nie musimy nic klikać, więc też ciekawa sprawa. Ja tutaj to wolę chyba sobie przespeedrunować, tylko że może być problem z naszymi sojusznikami, jak i oczywiście tymi kluczami zasranymi. Kurczę, aby dało radę to łatwo zrobić. Może być też problem niestety... O! Ze strzałami, przecież tutaj mamy darmowe strzałki. Skoro tutaj mamy strzał, to tutaj musi być coś do zniszczenia. Na przykład właśnie taki obiekt. Te drzwi są jakieś zabarykadowane? Tak, były zablokowane nawet. O! Ciekawe. O, od razu przeszli z nami przez drzwi, bardzo, to znaczy przez tamte nasze prowizoryczne drzwi w witrażu. Już myślałem, że będę musiał im to jakoś specjalnie blokowywać, ale na szczęście fajnie zaliczone. Trochę tutaj kurczę bogactw mamy do porobienia. O, bardzo dobrze. Bo robimy mniej więcej po kolei to wszystko, żeby było ładnie pozaliczane. Szkoda, że więcej nie możemy tych surowców, jak i materiałów pozdobywać. W sumie surowce możemy zdobyć dzięki kończeniom opcjonalnych zadań, a w zasadzie opcjonalnych lokalizacji na naszej Anglii. Więc to też jest trochę takie uzasadnione. Tylko, że materiałów budowlanych ciągle nie mogę dostać nigdzie. Tylko w tych skrzynkach i najazdach. Może przez to, że właśnie tyle tych surowców tutaj dostaję. Bo surowców dostaję tylko 20, a materiałów po 200, więc chyba to jest tym uwarunkowane. Ja też powinny być jakieś obszary takie opcjonalne do zrobienia, które zapewniłyby nam materiały budowlane. Według mnie to było też byłoby fajne. Naprawdę on będzie tutaj niszczyć skrzynki, zamiast nam pomóc? No to jest bezsens. No naprawdę, niszczy wazony. Ale się obudził nagle. No, trzeba sobie jakoś radzić niestety. Pomożemy może temu jednemu sojusznikowi i powiem, że naprawdę dzięki tym bogactwom, a w zasadzie jakim tam bogactwom, najazdom możemy fajnie się wzbogacić, plus do tego też robimy
aktywności, które są na mapie odznaczone, więc no bardzo dobrze, robię już największy progres. Kolejny nam padł? Nie, to jest chyba ten, którego podniosłem, tylko że pewnie animacji nie do końca przetrzymałem. Może przebiegniemy tak bardziej na lewo? Nic się tutaj może nie stanie. Bo tutaj mamy właśnie kluczyk do podniesienia. Tylko nie wiem, którędy... Nie, tutaj są jeszcze zabezpieczone szyby. Więc nie damy rady. Chyba tej strony, gdzie jest najwięcej... Nie, tutaj też nie? Myślałem, że tam, gdzie jest najwięcej przeciwników, to będzie akurat dobry obszar. Niestety to nie. Wolę sobie adrenaliny nie używać póki co. A, do wyważenia jest. Wolę sobie adrenaliny nie zużywać, bo jednak mam jakieś przeczucie z tyłu głowy. O! Że tutaj może być jakiś obszar do wybuchu. O, gniewtora ma. Ciekawe. Fajnie, że też mają to wszystkie jeszcze umiejętności dostępne, a nie tylko jakieś specjalne. No, kurczę, unik robiłem cały czas. Niech już będzie. Szkoda, że tego wielkiego jego miecza nie możemy podnieść. Ale powiem, że rozgruchotanie czaszki za każdym razem cieszy. Tak, a nie ma, sobie wcześniej nie przetrzymałem. No to szkoda. A niech już będzie, że wyważamy. I raczej sobie łatwo poradzimy. W tym pomieszczeniu powinienem mieć chyba dwa bogactwa do zgarnięcia. No tak, powinienem mieć chyba dwa. Ej, kurczę. Naprawdę? O, tutaj podpalenie musi pójść. No i raczej na luzie sobie tutaj poradzimy. Naprawdę ich nie pozabijało tutaj? Teraz powinno być znacznie lepiej. Wyważamy. O nie, nie damy rady niestety. Elegancko. Więc tak, tutaj mam skrzynkę. A, górą pewnie dam radę, no tak. Zawsze to musi być takie podchwytliwe trochę. O i łatwo przeskoczone. Niszczymy. Otwieramy. No i to już będzie chyba ostatnie tutaj. Przedostatnie, tak, przedostatnie bogactwo. Nie, podniosłem ten apel? Tak, podniosłem, chociaż tyle. Tak, podniosłem? Bo już w kolejnym czasie, kurczę, nie wiem. Tak, podniesiona jest, no to dobrze. Tutaj tak, tam będzie ostatni. Chociaż tyle, przynajmniej będzie kolejny obszar skończony. Szkoda, że nie mam tak jakby bardziej dosadnie pokazanych tych surowców, tylko napisane surowiec i tyle, albo materiał budowlany. Chociaż w sumie, co mi do tego? Jestem tylko prostym wikingiem, który lubi czasem rozgruchotać czaszki, więc w sumie dobrze tego tak nie porozgraniczali na przykład inne surowce. O kurde, wtedy to byłoby dopiero zbieranie tego wszystkiego. Żadne niektóre chatki by wymagały, nie wiem, szkła, metalu i tak dalej. Tak to mamy od razu materiału budowlany i w sumie tyle. Mam klucz. A, faktycznie. Bo tam podniosłem albo zabiłem kogoś, kto to miał. Więc bardzo fajnie. Ostatni najazd w grze. Kurczę. No fajne są te najazdy. Jeszcze te rzeczy na najazdy muszę porobić. Tylko, że one są jeszcze trochę, kurczę, trudniejsze. Szkoda, że też nie mam od razu pokazanych osiągnięć. Tylko na Ubisoft Connect muszę to wchodzić. No i chyba koniec. Więcej tej rzeczy nie ma do porobienia. Więc bardzo dobrze. No nie ma tutaj więcej najazdów. Najazdy są normalnie widziane nawet na maksymalnym pomniejszeniu. No to fajnie, przynajmniej mamy tutaj dobrze porobione te lokacje. No tak, nic tutaj więcej chyba nie ma. Chyba, że się kryją tutaj na nieodkrytych jeszcze lokacjach, ale to jeszcze odkryjemy sobie. Tutaj fajnie naprawdę mamy porobione te wszystkie rzeczy na tych obszarach. Bardzo dużo mamy bogactw pozdobywanych. Ja już się bałem, że będzie tego znacznie mniej. Tylko w Nottinghamshire coś tego mało jest. A też raczej porobimy sobie. Ekwipunek. Ile tego mamy? 3935. To mi się wydaje, że może nam starczyć. Więc w takim razie wracamy do naszej krótszej przystani, tylko boję się, że mi się rozpocznie dodatek Gniew Druidów. A w sumie chyba nie od razu nas przeniesie, więc raczej nie ma tutaj problemu. Bo wiem, że muszę z jakimś przybyłym gościem porozmawiać. Więc jeszcze dla upewnienia chyba będę musiał podejść, kliknąć E, żeby wejść w interakcję, tam porozmawiać. Więc jestem chyba bezpieczny. Od razu chyba pójdziemy do Randwi, żeby zabrać dodatkowe te surowce, które będą w ramach nagrody. No tam mamy pewnego gościa. Możemy porozmawiać z Gundarem. No z chęcią to zrobię. Co ma nam do powiedzenia po tym całym wydarzeniu? Aha. Nic. Ulepszyłbym sobie spodnie Tora, poproszę na wyższy poziom. Na pewno mieć sporo siły. Więc tak, to już mamy polepszane. Większego poziomu niestety nie możemy mieć.
No i nie starczy nam niestety sztab Wolframu, a szkoda. No to cóż, dużo tutaj nie porobimy rzeczy, a topór Varina, wiem, że tutaj taki był. Topór naszego ojczulka. Gdzie on jest? To chyba był... Tak, tutaj to... A, nie dam rady go też ulepszyć. A szkoda. Musimy już iść. Sądziłem, że z nami porozmawia jakoś Gunnar. A tu niestety nic. Dobra. To niech będzie, że... spróbujemy sobie na razie oddać to zadanie Randvi. Aby nam dała... No, 100 surowców byłoby bardzo dobrze. Jakby dała nam 200. Jakby dała nam 200, byłoby znacznie lepiej. Szkoda, że nie ma napisów, gdy Eivor coś mówi do tego naszego wilczka. Bo trochę tak nie rozumiem, co on mówi. Chciałem good boy i tak dalej. Ale okej. Też, kurczę, Sigurd dawno z nami nie rozmawiał. Nie mieliśmy wieści od Ubby. Kurczę, trochę nas opuścili niestety. Jakie trudy, tam nic trudnego nie było. Co on wygaduje? Sojusz zawarty, Glowe Chestershire. No, 100 surowców, czyli taka typowa ilość. Jak to teraz tutaj wygląda? Poproszę rozmowę, pokaż mapę. No, czyli mamy pięknie porobione wszystko. Nottinghamshire nam zostało. O, też ma... nie przednie materiały, tylko surowce. No to chyba nie damy rady tego skończyć, mam wrażenie. No, na razie tego obszaru nie zrobimy. Muszę tutaj polepszać sobie wszystko w miarę możliwości, co bym mógł. Aha, i tutaj mamy te głowy tych zwierzaków, okej. Ja myślałem, że muszę to jakoś pozakładać. A to fajna sprawa. Ho, bardzo ładnie to wygląda. Gorze właśnie jest problem, bo ja nie pamiętam zbytnio, ile tych głów potrzebujemy. Ale tutaj będzie chyba ostatnia, tak mi się coś zdaje. No bo więcej miejsca na ścianie to nie mamy tak zbytnio. Tutaj po lewo chyba mogliśmy coś poulepszać. Wiem, że kartografa już mam zrobionego, ale jeszcze zobaczymy resztę tej rzeczy. Na naszym wzroku... Odyn, a w zasadzie jakim tam wzroku? Na naszym kruczku. Tutaj nic. O, jest. Hodowla bydła nam starczy. No i tyle? O, jest. Dom Hanwaldo i łabędzicy, tak jak już mówiłem. Może tutaj u góry coś będzie? Tutaj jest coś koło walki na przykład mogłoby być, oprócz tej stajni i stajni i ptaszarnia. No nie ma niestety. Też okolice naszego kolegi w muzeum są puste niestety. No kurczę, naprawdę nic tutaj więcej nie ma. Jest! Hodowla drobiu. Nie ulepszona, nie zbudowana. To dobrze. No bestia, że ja tego nie oznaczałem. Jeszcze z tym Holgerem muszę porozmawiać, a już z nim kurczę rozmawiałem. W ramach pyskówki. Tylko, że to mi się powtarzało, więc uznałem, że nie będę dalej tego robił. Interakcja. No i zwiększanko, większe profity. O kurczę, zobaczymy ile eksma nam brakuje. Budynek ukończony. No by było blisko. No. Jeszcze sporo niestety. A czy mogę to jeszcze raz ulepszyć? Jeszcze raz? O kurde. A to już chyba wiem, w co pójdą wszystkie nasze materiały. Budynek ukończony. Ile to ma poziomów? A, czyli możemy ulepszyć do tego poziomu, aż nas zniknie ta tabliczka, okej. No to już przynajmniej wiem, jak to wygląda. Czy na to chodzi, że najprawdopodobniej... O, czy na to chodzi, że kruk nam wykrywa najprawdopodobniej tylko te tabliczki. No to w sumie bardzo fajnie. Trochę jej to kurczę zajęło. He misses you, that is certain. But as Elderman, he cannot afford to let his grief overpower him. I pray he fares well. I adore the lad, but I worry the burden will be too great. He should be fine. He has the heart of a leader. Now come, settle in and enjoy your new home. Skoro łabędzica została nowy dom, to czemu małżonka Gunnara nie dostała? To jest według mnie trochę smutne.
Też coś takiego tutaj powinno być. A, dom ukończony. No, kurczę, bardzo blisko. Tak, tutaj wszystko mamy porobione. Tutaj doki. Jak się to nazywało? Jeszcze inaczej. Koszary też tutaj mamy porobione. Dom asasyna, kowal. No tak, wszystko się dzieje, bejon z wikingów, rybak, handlarz, Wallace. No kurczę, dużo tutaj nam nie zostało. Czy nadawać, że tylko hodowla drobiu? Tutaj jest do zrobienia jeszcze? Kurczę, żeby tak to nie wyglądało. Bo możliwe, że czegoś tutaj jeszcze mi brakuje. Wiesz, że tutaj tą chatkę właśnie pani od mistrzowskich wyzwań nie mam, ale jej raczej ulepszać się nie da. Ale tutaj mi tylko się świeci ta hodowla drobiu, której wcześniej tutaj, kurczę, nie widziałem. Trochę dziwne, że jest aż tak daleko tutaj od naszej wioski. Chociaż w sumie tam ta chatka też jest znacznie dalej. Interakcja. No i poprosimy wyższy poziom. No niestety już więcej materiałów nie mamy na ulepszenie. Chyba. Elegancko zrobione. No nie, no brakuje nam tak mało. Skąd ja mam wziąć materiał budowlany? Jak? Skąd? Ja byłem pewny, że... Kurczę, będziemy mieli na tyle tego wszystkiego. A no to wychodzi, że... Kurczę... Tak niezbyt. A, że tak się zapytam, w zasadzie sprawdzę, ile mam tutaj surowców. 165, więc mnie... Będę mieć 265. Gdy zrobię z Nottinghamshire, to i tak będzie mi brakowało materiałów budowlanych. Jeszcze sobie zapisałbym grę i wróciłbym do naszego pokoju, w którym się przestani. Bo w sumie to trochę ciekawi nasza notka odnośnie budynków, w którym się przestani. Czy będziemy w stanie tutaj jeszcze coś zrobić oprócz tej hodowli drobiu? Zobaczymy. Nowego listu niestety nie mamy. Możemy jedynie odpocząć i chyba to zrobimy. Stan ktoś przystani. Dostanie poziomy rozbudowy hodowli bydła tu już mam. Gospodarstwo rolne tutaj już mam. Hodowla drobiu. No to woli, że tylko hodowla drobiu nam została? Wydaje mi się, że chyba tak. Fajne. Czyli tak, tutaj mamy notatnik chyba z Jorvik albo Lundenu, pani której zabiliśmy. Statuetka to nie wiem, jedynie z Gloucestershire. No to fajne takie jakby statuetki. Kurczę, skąd ja mam pozyskać niby materiał budowlany? I tych materiałów budowlanych mi brakuje akurat, no, dość sporo. Bo ja mam chyba teraz 300, potrzebuję na rozbudowę 1000. Jeszcze potrzebuję na wyższy poziom tego wszystkiego, więc kurczę... Ho, z tym może być problem. Spróbuję może jakoś na internecie się zorientować, o co tam chodzi. Chyba, że nie wiem, jakoś Sigurd by nam zapewnił więcej tych surowców. Kurde, nie mam do tego pojęcia. To jest właśnie najgłupsze. Znaczy może ucztę, co on tutaj daje? No, pancerz obrażeń przez kretobójstwie dość spore i 50 zdrowia. To zdrowie w ogóle jakieś takie małe według mnie jest. Jeszcze tutaj bym... zapomniałem, przecież musimy jeszcze ulepszyć spodni tora, które mam na wyższą jakość. Tylko, że przydałoby mi się trochę surowce. Na szczęście mogę tutaj sobie kupić u sprzedawczyni trochę ich, więc akurat bardzo dobrze. Ja poproszę towary. Sztab tytanu to za mało. Strzał to nie. Poproszę to. No jeszcze trochę skórki. Chyba tyle. Chociaż może jakaś runka jeszcze. Blok, pancerz. O, na pancerz może być spoko. Mamy wolny slot chyba. Tak, koniec zakupów, muszę iść. Pewnie się zobaczymy. No to tak, jak ekwipunek. Tak, dodatkowy slot na runę i to do tego normalną runę, więc też fajnie. Chyba na dole są te najnowsze runy. Tak, najnowsze. Ja jeszcze więcej pancerza, coś tutaj mam łącznie 12 pancerza. Tak, 12. Żadnej runy na życie tutaj wolnej chyba nie posiadam, z tego co tak... No nie, nie posiadam. Tak szybko patrzyłem, tutaj to odhaczone. Ulepszanko, ulepszanko. No niestety nie starczy nam sztab tytanu. Muszę je sobie zostawić na pewno do ołtarzyka. Kurde, ile mam tutaj tych surowców.
Mogłem mógł niby ulepszyć. Które jest bardzo dobre, ale na razie tego nie zrobimy. Kurze, no też ten Excalibur by się przydał na ostatni poziom. Też prowiant. Do prowiantu brakuje nam tylko tkanin. Dalej, będzie, że kołczan sobie ulepszymy. Bo myślałem, że tutaj te dwie rzeczy wymagają również sztab tytanu. Tutaj tylko tkanin, jest bardzo fajnie. I kołczan będę mógł mieć ulepszony na maksymalny poziom niedługo. Co by teraz tutaj, kurczę, porobić? No muszę na pewno te mistrzowskie wyzwania prowadzić, tylko gdzie ja je mam? Czyli na to powiedzieć, że ja tylko mam jeden z takich tych wyzwań? Wydaje mi się, że chyba tak i reszta będzie mi się chyba odkrywała po zrobieniu jednej kapliczki. Chyba tak to powinno działać, a w takim razie czy po zrobieniu jednej tabliczki będę musiał cofnąć się do naszej krótszej przystani, złożyć raport tej babce i ona da nam kolejną lokację? Wydaje mi się, że chyba tak. Więc na razie wolę chyba nie zaczynać tej misji, bo nie chcę tak szczerze przedłużać tych odcinków. Więc dzisiaj taki krótki organizacyjny odcinek. Jasnego odcinka.